Wow, nie wiem jak to będzie po tym półfinale. Papier, kamień, nożyce najpierw. Trzy, dwa, raz. 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 Zaczyna Joyce. Powiedz jakieś słowo. Kaloryfer. Słowo. Kaloryfer i słowo. To twoje dwa słowa. Po! Jedemy! Na początku było słowo, później był kaloryfer, to gościem zrobił Adam. Jak ja będę ćwiczył brzuszki, to już nie będę kurwa rapu składać. Wolę jeść gotowane oraz inne szampany w karnawale. Ej, ej, jestem joystockiem, z kaloryfera mam we głowie wodę. Ej, nie możesz tego zmierzyć, ten kto to wie, nie może zaprzeczyć. Ej, chcesz jakoś zawite? No to podejdź z kaloryferem teraz. Ciulą takie bity, że łapie mi psychika, a będę jeszcze robił ze szóstkę Vadera i pitał, zaznaczał na każdym to cieplicy. W sumie kurwa nie wiem co już się liczy. W sumie to nawet mi się nie chce przecież, więc w przyszłym roku biorę prowadzenie. I z kaloryferem. Z kaloryferem prowadzenie to jest to. Koniec. Ja, okej. Wojtek, powiedz jakieś słowo. Słowo. Wyraz inaczej. Kiełbasa. Ja. To łatwe słowo. Ja kiełbasa. I recytuj. Ja tak nie mówię. Ja. On się narapował tyle, że brzmi już cud na łaka. Oskar z mózgu zrobi mu psajdaka. Ja myślę sobie, że będę lepszy, jest klasa. Ja będę ciebie wpierdolał na grillu. Kiełbasa, sosyc albo inny, nie wiem, wurs. Nie wiem, czy tu będę mówił, że mój freestyle to jest cud. Yo, tego będę napierdalał, robię tony lawą. Będę miał koloryfer na bitach. Johnny Bravo. I jest zajebiście, jesteś jak Johnny Bravo. No bo tutaj nic nie wyrwiesz. Nic nie wyrwiesz nawet żadnych korzeni. Wiadomo, że kiedy nawinę ciebie zazielenić mogę, bo trwogę tu czujesz przy mnie. Bogiem tu w sumie wyjdzie. Ze mnie robię z ciebie mumię. Wyjdzie zajebiście. Nie wiem czy będę tutaj lepszy. Jestem większy, bo nawet większy ręcznik. Yo. Dwa wejścia bez tematu. Na tym samym bicie. Yo, yo, o. Sennie, kurwa, sennie. Ej. Czemu sennie jest z ludźmi? Czy zapomnieliście, co to są wuszty? Ja wiem, że on zapomniał raczej. Nie ma energii, chodźcie po kiełbasę. Może się to zdarza. Twój rap jak twój krupnio, kto kaszana? Ha. Można dalej opowiadać, ale nie chcę 5, 4, 3, 2, 1, zmiana. Zmiana. Tego nie pokonasz. Twoje kiełbasa wygląda jak transplantacja słonia. Dobra słonia. Nie telewizora, tylko trąby słonia. Yo, rozpij ziomal, że mam lepsze wersy. Nie wiem, czy będę grał tutaj w rugby. Ty grasz w klasy u swojej sąsiadki. Na paletach, kiedy pracuję, robi tu zawaleta. Ale podnieta, czy to kobieta już? Ja tego nie wiem, ale teraz chuj. Będę tak leciał, że czujesz tu letarg znów. Ja teraz będę tu uderzał na sejferach w chuj. I będę mówił tobie, że to Arka Przymierza jest tu. No bo można to robić tu stylowo z głową. Nawet kiedy jedziemy w miarę pokojowo. To ostatnie wejście będzie tu wielkim rozpierdolem. Bo przy tobie chyba tą technikę dobrze robię. Z dobrym podzespołem. Fajnie robisz. Dużo gadasz, jeszcze więcej pierdolisz. Ej, nikt nie ma już siły. No, ty masz jeszcze kącek techniki. Ale wierzę, że przyjdzie Oskar i mi coś przyniesie, nie jest już czosnkiem. Ej, Oskar, skoro przegrałem, to czy jednak weźmie na huśtawkę? Wojtek zostanie strażakiem i będzie kurwa naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Zmiana. Zmiana. Ja.
zadymyć. Jestem strażakiem, dałbym ci wakat w tej kwestii, lecz ty jesteś już strażakiem, ale miejski. Dlatego myślcie sobie, będzie tu jemniejsze. Jedyny Polak, strażak miejski, który jest tutaj na kępie. Ja tutaj wejdę i mam lepszą gębę. On przy mnie jest malkontentem. Mam tą wędkę, żeby go pokonać. Alko pewnie też, gram tą chętnie, man. Myślę sobie, że Franzo będzie gdzieś. Nie ma go, teraz flow można pokazać. Nie wiem co gadam, ale myślę sobie, że mam więcej przykazań w głowie. Tobie tu powiem, że będę lepszy to człowiek. A ty to spadniesz jak tu polet, nie jak Dreamliner, ziomie. Dlatego myślcie sobie, ja tutaj frunę. Latam jak linie lotnicze zbratane z Kamerunem. Dlatego będę, ziomku, tutaj fajny. Nie będę słuchał twojego freestyle'u. Idę sobie zobaczyć koncert z Afera z Ugandy. Koniec, koniec, koniec. Czończy. Reprez Ugandy, no sobie zobaczysz później. A tymczasem, czy uważacie, że na trzecie miejsce Bitwy o Kemping 2013 zasłużył Wojtek? Czy może Joyce? Jeszcze raz, Wojtek! Joyce! Trzecie miejsce należy do Joyce'a!